O, no to idziemy dalej w las. Las przy bunkrze. Czyli tu jeszcze bunkier będzie. Dobra, sprawdźmy, czy czegoś tu nie ma na górce. O, jest skrzyneczka. Co my tu mamy? Światło jakieś. Światło i szyfr. Dobra. Tutaj, okej, to jest pierwsze. Czyli mamy coś takiego. Musimy świecić, nie? Tutaj coś jeszcze. Dziwna sprawa, ale może na ziemi? O, tutaj. Dobra. Czyli tu mieliśmy takie poprzeczne trójkąciki. Tu są tak złączone, ale w dół. I gdzie mnie to jeszcze prowadzi? Tu coś mamy. Kurczę, ale... O, i tu jest trzecie. Dobra, spróbujemy. Spróbujemy. Skrzyneczka musi być. Spróbujemy też wszystkie dziabnąć, nie? Jak się uda, to się uda. No to tak, tu były te. Tu były złączone w ten sposób. A te ostatnie... No, dobra, klepsydra tam była, spoko. Co my tu mamy? Pyk. Granacik. I wyrzuciłem sobie tą dużą giwerę na razie, bo nie zmieszczę, jak tyle mamy ekwipunku. Właśnie się dowiedzieliśmy, że federalni przetrzymują Alana Wake'a. Wylazł z jeziora, jest niebezpieczny. Wszyscy miejcie się na baczności. Musimy sprzątnąć pisarza. Rozgłoście to! Sprzątnąć pisarza! Dobra, później będę te wszystkie elementy sobie na tablicy wrzucał, ale... Idziemy tu jeszcze w głąb lasu. To jest las przy bunkrze. Ale jeszcze później będzie ta stocznia, nie? Ta stocznia do ogarnięcia jeszcze z tej strony pierwszej. Bliżej miasteczka. No, powiem wam, że tu grubo, grubo. Bardzo dużo eksploru jest. Nie wiem, czy nawet nie za dużo. W porównaniu do fabuły, bo to wychodzi, że tego eksploru jest więcej niż fabuły. Co my tu mamy? O, jest zapisik, to fajnie. Tu sobie możemy oddawać rzeczy nawet. Można też przełączyć postać. Spoko, spoko, ale nie, najpierw tu robimy wszystko. To tak. Te race, dobra, ogarnę sobie. Zaraz się widzimy. Tu jest jeszcze strona. Strona maszynopisu. Pięknie, sprawdźmy. To jest nadal do piątego rozdziału, fajnie. 81st annual Deer Fest was just around the corner. Everyone in Bright Falls was bustling. There were banners to be hung, pies baked, deer mess sold. Bright Falls had made the top 100 American small town lists for its modest, rustic charm. The town expected a lot of tourists this year. But a shadow hung over the Deer Fest preparations. The forecast promised rain. Fearful whispers promised more murders. The police were on high alert. Sheriff Breaker had deputies patrolling the streets at night. Bright Falls was no stranger to odd happenings. But to cancel Deerfest? Out of the question. The townsfolk were anxious. Their anticipation mixed with fear. People had restless dreams. The lights seemed dimmer. Floodwater pressed in on the town. And the shadows poured in with it. Powiem wam, że no niekiedy te napisy to nie nadążają, ale spoko, no już nic nie poradzimy. To jest błąd gry. Dosyć spory. Ale teraz tak, musimy... O, Valhalla, czyli tu już przechodzimy sobie do Valhalli. Dobra, jak coś jeszcze na drodze pominę, to później wam przedstawię, bo myślę, że taki totalnie końcowy eksport to sobie przed finałem zrobimy. Taki, żeby zdobyć wszystko w każdej mieścinie. No bo nie wiadomo, gdzie nas jeszcze teraz fabuła pokieruje, nie? Więc może też przy okazji coś będziemy innego mogli zwiedzić, ale no... Lokacje są piękne. Więc tutaj robimy taki pierwszy przegląd, a później zobaczymy. Później zobaczymy. Czyli tak, tu już sobie wracamy. To tu coś powinno być. O, radyjko. Up next, it's time to make some predictions on what parade floats we'll be seeing at Deerfest. This year's parade theme is deer.
just like every year, so we're not exactly reinventing the wheel here. But first, I need to address something. I know the last couple of shows took a strange turn, with people coming on talking nonsense about certain people passing away. Listen, I know everybody who steps foot in and out of this town. So I'd sure as heck know if Wendy Davis died or went missing. You know, they say I'm confused. I hear them in the hall murmuring about me. Well, Pat's got a rusty ticker, but my head's as clear as those skies are gonna be on the opening day of Deerfest. Somebody's trying to twist this story around, and I don't know quite why. But I'm here to tell you that everything's gonna be okay. Wendy Davis is alive and well, and you can rest easy knowing that Wendy Davis's family beef jerky will be available this Sunday just like it always is. Now, with all that settled, let's talk about the, what was it we were talking about? Deer, yes, something deer. Hold on, let me think real quick. Right. So first, I just want to mention that I know the last couple of shows took a strange turn, with people coming on talking nonsense about certain people passing away. Wait, did we talk about this already? I think we... No, I definitely said this already. It was a great topic lined up with... I'm so sorry, it's just not coming to me. Perhaps we need to end it here for now. We'll pick this up later. Deer. It had something to do with deer. I know. I wrote it down. Why can't I just What was it? Maybe Norman took my notes. Oh, gotta see Norman. Gotta see Norman. Wow. Niedobrze się dzieje z Patem już. Ale widzieliśmy jego centrum dowodzenia, nie? I Normana też widzieliśmy. Dobra, to tutaj już powoli będziemy tą drogą do Valhalla lecieć, co ciekawe. No jeszcze coś tu na pewno będzie. Jeszcze coś tu na pewno będzie. Zobaczmy sobie to otoczenie, ale... O, i tu już jest Valhalla. Dobra. To możemy sobie nożyce do prętów. A, ja nie wiem, czy w tej lokacji byłem? Chyba byłem tutaj, nie? Z tej strony. Czy nie? Nie, no byłem. Dobra, to jest to przejście. Ale tutaj, tej strony nie mam. Spoko, to te dwie sobie odblokujemy. Pyk. A, Odin traci oko. To zobaczmy jeszcze Rose. Every night was bingo night at the Valhalla Nursing Home. Each time Rose drew a ball from the cage and called out its number, some of the residents shouted bingo, no matter what was on their cards. Some of them sat mute, their cards full, never calling out. Some of them would try to steal the ball from her. Some of them would chastise the others for acting out. It was like herding a clowder of cats. Rose didn't mind. She liked cats. She knew she was where she was supposed to be, with her little Vikings. Waiting for the hero to come. Tonight, the residents were restless, more so than usual. Ati was wearing Blum's coveralls again. Tor stood by the phone. Too late. Rose saw the hammer in his hand. The garden lights started to flicker, the darkness and rain pressing against the windows. The time drew nigh. No. It's 1988. A face-off between deities on the rim of Cauldron Lake, high above its dark waters. Thunder roared. The old gods facing something even more powerful. Something harder to define even. Or, changing the perspective, raving lunatics all, caught up in the frenzy of a shared delusion. The old gods, the corsairs of the Sea of Night, and the Dark One who yearned to stand in between, who had always stood in between, who would soon stand in between. We help you, you stay away from our family, Tor Anderson snarled over the thunder. Yes, until you all come to me, came the answer. That's never gonna happen, shouted Odin.
I will take this as collateral, so you remember our deal, said the Dark One. Blood arched from Odin's face as he fell to his knees. Lightning hit the dark figure on the cliff, and with that, he was gone. Tor rushed to his brother. Are you all right, bro? Effectively blind in that moment, the eye patch covering his left eye, his hand over the now empty socket of his right, blood oozing out of it. Odin cursed. The bastard took the wrong eye. Kurde. Ale to jest ciekawe, nie? Że to jest na 7 rozdział. No i to już chyba wszystko z tej strony. Tak, tu już chodziliśmy nawet fabularnie. I tam cały czas Thor jest. Ale w tej altance właśnie była jeszcze kartka. No to dobra, to idziemy teraz na tą stocznię. To jest ostatnia lokalizacja w tym lasku, więc już prawie mamy wszystko. A jeszcze nie, bo tu gdzieś musi być pudełeczko. Tu gdzieś musi być pudełeczko. Jest, dobra. Nie udawaj, że jesteś kimkolwiek lub czymkolwiek innym niż naprawdę jesteś. Nie, ja nie udaję. Tam byliśmy, nie? I tutaj jeszcze widzę jakieś poszlaki, bo to trzeba... Trzeba na poszlakach sobie działać. I tu powinniśmy mieć gdzieś skrytkę. Gdzieś powinna być skrytka. Kurde, ale... O, gdzieś tu. There's another cult stash. Ale właśnie ładnie to jest zaznaczone, chociaż tak jak mówiłem ostatnio chyba przy Lordsach, nie? Że jak jest tak dużo detali, to niektórych rzeczy nie zauważymy, nie? Jak jest tak wtopiona. Natomiast tutaj w Alanie właśnie takie rzeczy coś tam nam zawsze mogą podpowiedzieć, nie? Albo te trójkąciki kultu, więc w miarę to jest oznaczone, ale oczywiście można przegapić. Oj, teraz... Teraz będzie potrzebny kluczyk. No i to nam wskaże, nie? Drogę. Prawdopodobnie. Może tu? Tak, tutaj. Czyli patrzcie. Klucz do skrytki bunkier. Najpierw te żółte nas prowadziły, a później te takie ciemne. A to ciekawe. Czyli te żółte bardziej do skrytki prowadzą, a te ciemniejsze do kluczyka. A widzicie? Tak, czyli tutaj te ciemniejsze do kluczyka prowadziły. No i spoko. No i znowu te race. Nie ukryjesz się przed drzewami, jesteśmy wszędzie. No widzę, że jesteście wszędzie. To tu już chyba wszystko. Idziemy na tą stocznię. No i tutaj, tu jest jeszcze jedna lokacja dodatkowa w Bright Falls. Ta stocznia. I tu gdzieś musi być też rymowanka, nie? Rymowanka musi być na bank, bo widzieliśmy w tym... O! Widzieliśmy w tym notatniku, że jedna musi być tu. I to też można sobie odczytać później, nie? Że... O! Zgrzyt! Patrzcie! 6 rozdział. Rose woke up from another dream from her idol. Another message. All through her morning routine she was humming happily. So happily, she realized she was starting to forget what Alan had told her. Something about a hero who would come to save them all. And the hero... Rose frowned. This won't do, Rose Marigold. You know better than to forget. Something about knitwear. The hero... liked it? Rose nodded, determined. She'd use the knitwork to guide the hero to the secret stashes she had hid in the forest to help them. Knitwear to mark the spot. Alan will love that, she thought. Now she only needed the knitwork. Rose thought hard. Mandy May was always knitting. Mandy May would help her. Mandy May, nie? No ona robiła te skrytki, no to wygląda. Las był ciemny, wstrzymałam oddech, słyszałam ciężkie kroki gdzieś między drzewami. Bałam się, serce... Biło mi w piersi jak mały ptaszek miotający się po klatce. Przeszły mnie dreszcze. Do tego było mi zimno. Zobaczyłam, jak z pomiędzy drzew wyłania się jakiś kształt. Groźny, duży kształt. Zły kształt. Spojrzał na mnie złymi, błyszczącymi oczami. Wzięłam gwałtowny oddech. Nie, zobaczył mnie. Zawarczał i ruszył się w moją stronę. Rzuciłam się do ucieczki. Biegłam i biegłam, aż dalszy
Bieg stał się zbyt trudny. Nie mogłam już biec, więc przestałam. Czułam gorący oddech potwora na karku. Za bardzo się bałam, żeby się odwrócić. Czułam, że zaraz mnie dorwie. Byłam pewna, że już po mnie. Znowu zaczęłam biec. Nigdy tak się nie bałam, ani razu. To był koniec. Chciałam, żeby ktoś, ktokolwiek był, przybył mi na ratunek. Nie ma tego potwora, co? Dobra, no. Tam ogólnie w tym domu opieki to są niezwykłe osobistości. Tutaj Mandy May. Stocznia. Bright Falls. Od pojemników. Mamy Pata od... Okej, tutaj nic. Mamy Pata od radia. Jeszcze oczywiście Odin Thor. Cynthia Weaver. Rose. Która jest no nieźle sfiksowana. Ale ona po prostu może dużo wiedzieć i przeżyła historię. Albo jest napisana na kartach, nie? No i odgrywa swoje. Up next, it's oh. Time to make some predictions on what parade floats we'll be seeing at Deerfest. This year's parade theme is deer, just like every year, so we're not exactly reinventing the wheel here. But first, I need to address something. I know the last couple of shows took a strange turn, with people coming on talking nonsense about certain people passing away. Listen, I know everybody who steps foot in and out of this town. So I'd sure as heck know if Wendy Davis died or went missing. You know, they say I'm confused. I hear them in the hall murmuring about me. Well, Pat's got a rusty ticker, but my head's as clear as those skies are gonna be on the opening day of Deerfest. Somebody's trying to twist this story around, and I don't know quite why. But I'm here to tell you that everything's gonna be okay. Wendy Davis is alive and well, and you can rest easy knowing that Wendy Davis's family beef jerky will be available this Sunday just like it always is. Now, with all that settled, let's talk about the... What was it we were talking about? Deer, yes, something deer. Hold on, let me think real quick. Right, so first I just want to mention that I know the last couple of shows took a strange turn with people coming on talking nonsense about certain people passing away. Ale to jest podobne, nie? Wait, did we talk about this already? I think we... No, I definitely said this already. It was a great topic, lined up with... I'm so sorry, it's just not coming to me. Perhaps we need to end it here for now. We'll pick this up later. Deer, it had something to do with deer. I know, I wrote it down. Why can't I just re... What was it? Maybe Norman took my notes. Yeah, to dziwne. Drugi raz jest to samo. Ale patrzcie na tą na przykład kurtkę, nie? Jak na wietrze ona się rusza. To jest niesamowite. Kurde, to jest świetny efekt. Jak ta kurtka się rusza na wietrze, jak stoimy nawet, nie? Już nie mówię w ruchu. Ale tamten pad to już zapomina, co w ogóle gada. A. Jest rymowaneczka. No i o tą chodziło. Co my tu mamy? Pięć małych potworków wybrało się w morze, by się przekonać, kto wygra zawody potworze. Bujał każdy łódką swą, chcąc sprawdzić, kto pójdzie na dno. Aż w końcu jeden z nich wypadł przez bok. Mama do morza krzyczała, łzami się zalewała, a morze odrzekło jej tak. Na dnie będą gnić, nie pozwolę im żyć, jak nie przestaną łódkami trząść. Dobra, czyli tak. Do morza. Mama, tak? Łzami się zalewała. No to tak, tu tą matkę damy. A tu tego potwora, nie? Okej. Spoko. Co się stało? To się nie odstanie. Gdzie jest mój talizman? Pośmiertny.
Pośmiertny talizman. Where is it? O! Słowa stylu. The Federal Bureau. What? Kurde, coś sporo ich. Dobra, padł. Super. Plecki. No cię kręcę. Dobra, teraz troszkę ammo przynajmniej zleci. Ale rzeźnia. Z tyloma tu jeszcze nie walczyłem. I co, oni się rozdzielają? No miałem wziąć to ammo, nie? Miałem wziąć to ammo. No ale dobra. Let's go. Oddawać talizman. To może być całkiem sensowny talizman. Szansa na ogłuszenie wroga wzmocnieniem latarki. No nie wiem. No nie wiem. Ale niezłe dymy. Przynajmniej troszkę ammo zeszło, nie? Bo za dużo już tego mieliśmy. Dobra, ktoś coś dropnął jeszcze? Nic chyba nie dropnęli. Dobra, to wiecie co? Tu raczej wszystko. Śmigamy do Bright Falls, na kolejny rozdział. Tak, już jesteśmy bliziutko. Jako, we're going to a cool guy's house to drink some brewskis. Are you coming? O! No, Ilmo, I'm very busy wearing a turtleneck and drinking wine. Like an asshole. Oh dear, I know what Jako needs. I'm a beer to the rescue! Bring out your inner Wolverine with Amabir. Wow, this is the best party ever. Thanks, Amabir. Amabir is a traditional Finnish lager, and we drink it the Finnish way. At the bar while actively avoiding small talk with strangers. Getting blackout drunk on a boat during midsummer and trying not to drown. In the sauna, using your beer can to hide your pippeli from wandering eyes. Partaking in the Finnish tradition of kalsarikännit, drinking at home alone in your underwear with no intentions of going out. It's not sad if it's intentional. Ahma beer, your Finnish drinking adventure starts here. Wolverine. Tu się troszkę nie zgadzało synchro, ale spoko. Teraz tak. Bo tutaj mamy iść do biura szeryfa. Tu jest gdzieś moje autko? Nie, ale... What? Dobra, jest radio i jeszcze skrytka. Just like every year, so we're not exactly reinventing the wheel here. But first, I need to address something. I know the last couple of shows took a strange turn, with people coming on talking nonsense about certain people passing away. Listen, I know everybody who steps foot in and out of this town, so I'd sure as heck know if Wendy Davis died or went missing. You know, they say I'm confused. Bój się mroku, bój się lasu. Well, Pat's got a rusty ticker, but my head's as clear as those skies are gonna be on the opening day of Deerfest. Tell you that everything's gonna be okay. Wendy Davis is alive and well, and you can rest easy.
knowing that Wendy Davis's family beef jerky will be available this Sunday just like it always is. Now, with all that settled, let's talk about the, what was it we were talking about? Deer, yes, something deer. Ale on tu się zapętla, nie? Tak. On teraz wszędzie to samo nagłaśnia. Dobra. Bo ja też czekam, czy on coś ogarnie, ale nie. On cały czas to samo nagłaśnia. Więc idziemy do biura szeryfa. Dobra, idziemy do biura szeryfa. Kurde, ale to wyludnione teraz. Totalnie wyludnione. Oh dear. Dobra. To już chyba wszystko mamy ogarnięte, idziemy do biura. O, chociaż patrzcie. O, patrzcie, nożyce do prętów. Tu jest jakieś super wejście. O, czy to jest skrót, czy... Another cold stash. O, mamy skrytkę, super. Ojeju, będzie ciekawie. 1 stycznia. Uprzywilejowani ludzie z ratusza narzekają, że telewizja źle odbiera. Mam nadzieję, że to nie przez tę nową farbę. Zrobiłem sobie zdjęcie z tym wielkim pomnikiem łosia w parku. Świetna pamiątka. Cholerne psy ciągle wykopują kwiatki. Trzeba było odmalować śmietnik w parku. Naniosłem dodatkową warstwę farby. Próbowałem pomalować duże drzewo w parku, ale było za gorąco. Schłodziłem się na ławce w zacienionym miejscu i naszło mnie przemyślenia. Wymieniłem śrubę w fioletowej ławce w parku. O kurde. Będzie sporo poszlak. Tak. Tu może być hardkorowa skrzynia. Hardkorowa skrzynia. Chyba musimy iść śladami tego, co oni tutaj napisali. To chyba tu musimy się udać. Bo tu są te ławeczki. Tu jest satelita, nie? Patrzcie. Dobra. Czyli mamy coś takiego. Tu jest ławeczka. The sacrifices we made. The pain. It's happening again. Kurde. I tu jest jeszcze taka altanka. Też coś jest. Dobra, czyli mamy do góry. Tu jest na boki. I ten. Tylko muszę to po kolei jeszcze ustawić. Zgodnie z tą notatką. Też sprawdzałem sobie mapkę. Tam jest jeszcze jedna ostatnia skrytka w ogóle w Bright Falls, więc sobie ją dziabniemy już. Będziemy mieli tutaj wszystkie na tym obszarze otwartym. Jeszcze mogą być w środku, ale już tak ogólnie będą, bo mamy te nożyce, to spoko, nie? Więc tak. Okej. Okay. Telewizja jest najpierw. Mhm. Śmietnik? Drzewo. A, czyli on był później? Dobra, to zrobimy tak. Metodą prób i błędów. Chyba, że tu musimy tak zrobić. Odwrotnie. Odwrotnie, tu będą te. A tu by musiało być do przodu. Dobra, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Metodą prób i błędów tutaj musiałem. W lesie mieszkają potwory. No pewnie, zaraz sobie te wszystkie rzeczy naniesiemy, ale jeszcze tutaj przy tym jeziorku jest ostatnia skrytka, więc sobie ją dziabniemy. Ostatnią skrytkę sobie dziabniemy. Gdzieś tutaj. Tak, tutaj za tą siateczką, bo mamy już przecinak. No i teraz możemy to robić. Jeszcze będzie oczywiście na Cauldron Lake i na Watery sporo tam dodatkowych atrakcji, ale to myślę, że pójdziemy sobie po jakimś innym rozdziale. Oj. I tu jest skrytka. Tu jest skrytka. 1, 2, 3. Tu będą szyfry na tej bojce. Na jakiejś bojce będą szyfry. Dobra. Patrz. Jest 6. Aha, czyli
Dobra, jak są na tych prętach. 6. 6 to jest pierwsze. Well, at least the fishes are biting again. O nie, znowu ten. Ale tu jak chyba nie pokazuje nowych, to, to raczej nic nie mówi nowego. Tu jest 9. Czyli on mówi cały czas o tym samym. Tylko w innych miejscach. 6, 9. Jeszcze potrzebuję kolejnej bojki. Takiego prętu. Zaraz znajdziemy. Panie rybaku, masz pan coś? 7. Dobra. 7. 6, 9, 7, tylko zobaczymy w jakiej kolejności. 7 było tam na dole? Chyba tak, tak. No to 6, 9, 7. Easy. Ale fajne są te zagadki. Naprawdę takie czasami skomplikowane. O, czyżby większy ekwipunek? Pff, oj, warto było. Jeśli okradniesz kult, to kult po ciebie przyjdzie. Nikt nie przyjdzie. Ja po nich przyjdę. No to dobra, zobaczmy co mamy tutaj na tablicy. Bo tego to jest mnóstwo. Pudełko z Bright Falls. Dobra, czyli pudełka jeszcze będą, o dziwo. Jeszcze jedno. Gdzieś jedno pudełko zostało. Może będzie później, albo... albo gdzieś zostało. No ja będę to kończył, jak już będą ostatnie... ostatnie szlify, więc na razie sobie tak przejdziemy. A później już takie niedobitki, nie? Pozbyli się pisarza, no właśnie. Okej. Okay. Sekta działa z kimś dla kogoś. No ogólnie to... ogólnie ten zgrzyt, nie? Ten zgrzyt chce dojechać. Ale czy tutaj... tu coś mamy? Nie, to jest na później. Dobra, to jest na później. Fabułka jeszcze. Też na później. Uhuhuhuhu. Skryteczki kultu. Oj, tego jest sporo. To teraz w Bright Falls mi się udało. Ciekawe, czy już wszystkie, ale myślę, że nie wszystkie. Jeszcze powinny być w innych rozdziałach też, nie? No już całkiem, całkiem. Patrzcie, ładnie się. W Cauldron Lake tam jeszcze coś, coś będzie. Bo my dostaliśmy mapkę teraz, jak byliśmy na tym kawowym miasteczku. No i tu została jedna. Tu została jedna. I w Water 1, tutaj 3. Dobra, troszkę tego jeszcze będzie. Rymowaneczki. Bright Falls. Tu może... nie, też jeszcze będą pewnie. A nie, dobra. Tu mamy wszystkie, kto stworzył. Z Watery. Ej, serio? Tu jeszcze tyle jest? W Cauldron Lake powinna być jedna. Ale nie działa teraz. I jeszcze jedna lalka gdzieś jest. Ale tutaj ile tego? W Water jeszcze 4. A także bym eksplorował. Masakra. Dobra, idziemy na tego szeryfa. Zgrzyt. Power's out. Always a good sign. Serio? Znajdź Wake'a? Alan Wake? There's taken inside. Słucham? Wiem, że ktoś z was kradnie papier toaletowy. Liczyłem i wiem, że codziennie z magazynu ginie cała rolka. Kradzież to bardzo poważna sprawa. Na litość boską, przecież to biuro szeryfa. Któregoś pięknego dnia przyłapię cię na gorącym uczynku i stąd wyrzucę. Wstydziłbyś się. Co za świrli, czy rolki papieru toaletowego? Chyba masz za dużo wolnego czasu. Dobra, on tu był. Był kradziej. Okej, ale gdzie jest Alan Wake? Holding cells. Is that where they're keeping Wake?
Okej. Okay. Nie mam raczej. Tutaj raczej nie mam kluczyka. Może tu będą na biurku gdzieś. Kurdele. Co się dzieje? Ale dostał mukę. Leżeć. No jeszcze? All clear, Esteves. Dobra. Kurde, co tu się wyprawia? Ekipa. Esteves. Agent Esteves? Is that you? That leg doesn't look good. Feels even worse. But thanks for saving the rest of me. We should talk. What happened here? Where to fucking start? We came to check out a system alert at Cauldron Lake, but it's worse than we could handle. Real boondoggle. The police, my own agents, most were invaded before we could even react. Have you found my partner, Agent Casey? Yeah, we found him. Out in the woods. He had a close encounter with the Shadow, and it did something to him. Is he okay? He's alive. We took him down to the morgue for an examination. Haven't heard anything since the attack. Oh, kurde. What did the FBC come here to do? Bright Falls is the site of a recurring altered world event. The Shadow is stronger than we expected. We're low on resources. Problems at HQ. But we do have equipment for dealing with the shaded threat. We were just caught off guard before we could set it up. Where is Wake? I know what's going on here. Wake can fix this. Alan Wake is a para-utilitarian. The word's a mouthful, so you know it's serious. We have him locked up in the holding cells per protocol. He's connected to the Shadow in some way. Esteves, I need to see Wake. How do I get into the cell block? Okay. Protocols don't mean that much at this point anyway. Don't make me regret this, Anderson. Until the power's back on, the door to the holding cells won't open. There's a fuse box downstairs in the basement. Here. You'll need these keys. Back into the morgue, huh? Fantastic. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Znowu do piwnicy, do kostnicy, ale jeszcze sprawdźmy tutaj. Dobra, to się przyda. Już teraz mamy więcej miejsca w ekwipunku, to spoko. Tu czyściutko. Tak, czyli tu sobie wejdziemy. Elegancko, ale czy to jeszcze otwiera nam tutaj to biurko? Chyba tak. Okej. Okay. Pomyszkujmy. Ale kurde, co tam się stało z Casey'em? Trata pamięci, bitwa o odzyskanie swojego umysłu, temp. Rewolucja dla mózgu, esse. Mit o UFO i rzeczywistość, część trzecia. Oszuści i kłamstwa, Westmore. Mit o UFO i rzeczywistość, część druga. Wspólnota i świadectwa, Badstone. Mit o UFO i rzeczywistość, część pierwsza. Obserwacje pod lupą, Quincy. Nie zapomnij. A1, B2... Co jest grane? Ej, to będzie jakiś szyfr. Macie tu jakiś safe? O! Co? Co? Dobra, macie. Macie. Alarmowy raport z incydentu. Lake House. Obiekt badawczy... UA-03, WA-03 nad Cauldron Lake w stanie Washington został utracony. Przyczyna nieznana. Incydent został potwierdzony wizualnie przez agentkę Esteves, gdy odwiedziła obiekt, żeby nawiązać kontakt z
doktorostwem Marmont, szefami operacji w Lake House. Z raportu wynika, że sam obiekt został zdemolowany, a podczas pobieżnego przeszukania nie udało się odnaleźć żadnych żywych pracowników. Dłuższe poszukiwanie nie było możliwe z uwagi na aktywne zoo, które wymagało zaangażowania wszystkich dostępnych na miejscu środków. Nie ma możliwości przeprowadzenia śledztwa i izolacji obiektu z obecnym personelem. Proszę o wysłanie w trybie alarmowym grupy interwencyjnej i ratunkowej. Wydział śledczy nie dysponuje wiedzą o ostatnich badaniach lub projektach Lake House z uwagi na pogorszenie komunikacji i współpracy od czasu utraty kontaktu z kwaterą główną. Z tego powodu niniejszy raport nie pozwala ustalić przyczyn incydentu bez dodatkowego dochodzenia. Pełny raport z incydentu dostępny jest pod sygnaturą 9233215. Potwierdzono, już zostały DLC nawet, że będzie Lake House i chyba Night Springs? Chyba tak. Tak mi się wydaje, ale Lake House będzie. Więc tam wydaje mi się, że na początku mieliśmy takie wrota i był taki domofon, nikt nie odbierał. Wydaje mi się, że tam może być na przykład dodatek, albo tu jeszcze fabuła poleci, nie? Propozycja badawcza. Alan Wake i powiązania z kultem. Podsumowanie. W 2010 pojawiły się doniesienia, że podejrzewany o zdolności parautylitarne pisarz Alan Wake zniknął w Cauldron Lake, znanej strefie progowej. 3 lata później federalni śledczy aresztowali w Nowym Jorku niewielką grupę osób, które dopuściły się serii morderstw. Morderstwa te naśladowały sceny śmierci pochodzące z twórczości Alana Wake'a. Przesłuchania morderców ujawniły, że widzieli w Wake'u jakiegoś proroka, nazywali siebie kultem i uważali jego powieści za święte księgi. Jako że Wake był wówczas zaginiony, mało prawdopodobnym jest, aby był w jakiś sposób osobiście powiązany z tym kultem, a przynajmniej nie ma na to żadnych dowodów. Niedługo po zatrzymaniu nowojorskich kultystów w okolicy Cauldron Wake? W okolicy Cauldron. Wake zaczęła działać, tu nie wiem czy Lake czy Wake, ale okej. Okay. Zaczęła działać organizacja znana jako Kult Drzewa. To właśnie tam zginął Wake. To już druga organizacja, która określa się mianem kultu. A przy tym posiada fizyczny związek z Alanem Wake'iem, ponieważ działa w miejscu, w którym widziano go po raz ostatni. Postuluję, że nie jest to zbieg okoliczności i proszę o pozwolenie na sprawdzenie, co może łączyć Wake'a z Kultem Drzewa. Pełna propozycja dostępna pod sygnaturą 14545226. No ciekawe, bo tam był ten kult słowa, a tu mieliśmy Wake i pstrykacz. Okej. Dobra. Co z Wake'iem? Ta STWS to wygląda jak Aiden z Battlefronta. No może nie tak idealnie, ale podobno. Drzwi więzienia. Co z Wake'iem? The cell door won't open without power. Okay. A, ale tutaj? To jest to, nie? Czyli jeszcze musimy te bezpieczniki ogarnąć. A tu fikcja. Tu jeszcze nic. Kult drzewa się ogarnął, nie? A, cel kultu. Kurczę, jak rozwiążemy w ogóle ten kult, patrzcie ile tu jest poszlak, nie? Hardcore totalny. Fabuła. Nadal nic. Skrawki. Skrawki wiedzy. Teraz zobaczmy, bo tu jest... O. Jest jakiś klucz. Tylko jakie jest rozwiązanie według ich? Znaczy, gdzie jest ta druga poszlaka, nie? Zobaczmy, bo... Tu ja rozumiem, że to jest... A, B, C i tak dalej, ale... Ale jakie mam cyfry do tego wrzucić? A, czyli to z tych partów musi być. Dobra, czyli part to jest Q... B... W, tak? Dobra, to muszę sobie to rozpisać. Czyli tu na pewno będzie 2. A tu przejedzie licznik kilka razy, nie? I na W też przejedzie licznik kilka razy.
Dobra, to muszę sobie rozpisać, jakie będą pod Q i W. Dobra, wyszło mi. Wyszło mi 7, 2, 3. 7, 2, 3 spróbuję. Bo tak jak przejechałem sobie cały alfabet. O, dobra. Okej. Okej. Mamy pompkę. W komplecie? Tej wszystkie giwery zdobyłem do sagi? Wow. Wow, to szacun na dzielni. Strzelba powtarzalna. Dobra. Wiecie co, mamy wszystkie giwery dla sagi. Nie wiem, czy dla sagi, może w całej grze, bo tam Alan nie miał za dużo. Ale jest git. To mamy wszystkie giwery, to dobrze. Have you had our frequency this entire time? Eavesdropping is a big part of the job. But no, I got it from your partner. Anderson, look for a fuse to replace the blown out one in the fuse box. That should get the power going again. Yeah. On it. Dobra, zapal tą latarkę, bo zimno. Zimno fest. Dobra, ale fajnie nam poszło. O! Ej, serio? Boksik jeszcze tego? Kultu? Co tu jest grane? Dobra, znowu jest 9. Czyli to jest jakiś. Tak jakby tam było 1. Ciężko powiedzieć. Sporo zagadek, nie? Bardzo dużo zagadek ostatnio mamy. No mniej fabuły, ale mam nadzieję, że później się rozkręci, ale muszę jeszcze tą skrytkę ogarnąć. Szeryfie. Dobra, spróbuję jeszcze ogarnąć tą skrytkę. What? Dobra, tu się przyda. Raca też. Dobra, jeszcze spróbuję tą skrytkę, idziemy dalej. Wiecie co, chyba o to chodzi, że tu są jakieś kąty, nie? Albo linie? Ciekawe. Raz. Później by było sześć, może o kąty chodzi, nie? Jakieś takie wielokąty. Trzy, cztery. Jeden, cztery, sześć, zobaczę. 1, 4, 6. O, dobra. Czyli tu nie było nigdzie więcej tej podpowiedzi, tylko tu, gdzie jesteśmy. No, ale już nie mam miejsca za bardzo. A nie, mamy. Dobra. Tą pompkę sobie zamieniłem. Strzeż się kultu drzewa. O, strzeż się starej krwi. Dobra, idę na zapisik i ruszamy dalej. No to teraz tutaj, co? Casey! Is that you? Anderson? Hold your fire! I'm coming in! Casey. Hey, Anderson. Like what I've done with the place? Could use a bit more light. Funny. How are you holding up? Don't give me that worried look, Anderson. It's just it's a flesh wound. Gave me a chance to have a nice chat about ex-wives with Kieran. Agent Estevez, I mean. Making new friends, huh? I'm jealous. Are you sure you're okay? Yeah, I'm fine. What's the situation on your end? Kurde, ale coś tam wyszło z niego, nie? Live action, Casey. What happened at the hotel? Wake was telling the truth about the cult being after him. That thing, the dark presence, it's real too. I saw it. A fucked up monster cloud. Wake tried to warn me. It knocked me out. FBC found me in the woods later.
No, chłopie. Watery turned out to be a good lead. Found the clicker and the cult. But the horror story is changing reality. Like Wake said it would. Logan, she's, the story claims she died here. But we can stop it. Wait, Saga. What do you, Logan is gone. She has been. For a long time. Casey's affected by the horror story, too. I'm fighting for them all now. No, tylko Saga, nie? I w sumie Odin i Thor jeszcze się trzymają. I'm gonna fix this, Casey. You, Logan, all of it. I just need to get the power back on first. Yeah, give him hell, Anderson. Just remember, some things in life can't be fixed with a light switch. As for the power problem, here. I found a fuse on those poor bastards there. I'll take care of it. Stay put, Casey. I'll let you know when it's safe. I'm not going anywhere. Kurde, obity. Ale zawsze w tych horrorach w Rezydencie, czy teraz w Alanie, bezpieczniki, nie? Zawsze bezpieczniki są. Okej, idziemy do Wake'a. Good news, bad news. You can get to the cell block now, but the shaded hostels that were in there are on the loose. Thanks for the heads up. Nie jest źle. Serio, ta apteczka nie działa? O! Już? Witam, dziadów. Ja może sprawdzimy tą nową pompkę, co? Kurde. Ten to wygląda jak Silent Hilla. Let's go. Kurde, ale szybciej się to wszystko teraz montuje. Przeładowuje. Jest gituwa. Jest gituwa. O, tu wcześniej nie mogliśmy wejść, nie? Do tej kuszy to mi nie dawajcie, dobra? Ja nie chcę do kuszy. Ja nie chcę do kuszy. Niepotrzebne mi. To spoko. Dobra, tu wszystko. Elegancko. Może sobie jeszcze tą pompkę później ulepszymy. O! Duch mroku. A, idą takie świry. Cicho tam. Kurde, ale się rozwalają. Gdzie to coś jest? Nie wiem, idę na szybki zapis. Ziup. Tu jeszcze bym wywalił sobie te niepotrzebne, ale w sumie już nie ma miejsca, nie? Okej. Okej, to ciekawie. Dużo tych przedmiotów dostajemy ogólnie. Co jest grane? Nie mogę przejść? Dobra. Nie mogę przejść przez otwarte drzwi, ale przez zamknięte to już tak. Przez zamknięte lepiej. Dobra, jak tam STWS? I ona gdzieś poszła. A tu jesteś. Spoko? Wszystko gra? O, tu jeszcze mamy... Tego nie widzieliśmy? Po raz trzeci w tym tygodniu przychodzę na nocną zmianę i nie ma w ekspresie kawy. Jak pijesz ostatni kubek, to przygotuj następny wsad. Czyli przykro mi to mówić, ale trzeba mieć twarz, na której da się zapuścić brodę, żeby móc używać olejku do brody. Wiedziałem, że broda Marko jest za miękka, żeby była naturalna. Czego on według ciebie używa, Lucy? Skoro moje liczne przyjacielskie uwagi dotyczące niestosowności odbierania przez posternych osobistych przesyłek zostały zignorowane, od tej chwili każda osoba wysyłająca coś
sobie coś tutaj musi się liczyć z tym, że obwieszczę całej załodze, co to było. Czy otwieranie cudzej poczty narusza przepisy federalne? Owszem. Czy zmuszanie mnie do dzielenia biurka z waszymi, z tymi impulsywnymi zakupami naruszają moją przestrzeń osobistą? Owszem. Zostaliście ostrzeżeni, administracja. Funkcjonariuszu Lightfoot. Twój olejek brody jest gotowy do odbioru. Komputer w recepcji, skrzynka e-mail administratora nie służą do załatwienia osobistych kłótni i innych spraw pozasłużbowych. I pamiętajcie o myciu swoich kubków na kawę. Czołem, nadszedł czas corocznego wydarzenia, na które wszyscy z niecierpliwością czekaliście. Grill z lokalną społecznością. Nie chcę tu słyszeć żadnego naszegania. To cenna okazja, żeby nawiązać kontakt z ludźmi. Statystyki pokazują, że funkcjonariusze nawiązujący poprawne relacje ze społecznościami, którymi służą, mają na swoim terenie mniej problemów z brutalną przestępczością. Lepiej wykonują swoje zadania i cieszą się lepszym zdrowiem psychicznym. To dla waszego dobra, więc potraktujcie to poważnie. Na drodze głosowania nasza społeczność zdecydowała, że ofiarą, która trafi w tym roku do beczki, będzie, proszę o werble, zastępca szeryfa Thornton. Gratulacje. Wygląda na to, że wszyscy będą mogli w końcu odegrać się za tę zasadzkę z suszarką przy 12 stopniach, co? Po przyjacielsku przypominam, że każdy, kto zdecyduje się tego dnia zachorować, będzie musiał dostarczyć pisemne zwolnienie od lekarza, albo przez 2 tygodnie będzie obejmował nocny dyżur. Każdy, kto odpowie wszystkim, żeby zgłosić zastrzeżenia do swojego zadania, zgłosi się na ochotnika jako asystent funkcjonariuszki Lightfoot podczas jej magicznego występu. To jest Tim w ogóle. O! Rozumiem, że istnieje potrzeba trzymania aresztowanych pod kluczem, ale kto u licha jest tym ogarniętym paranoją wariatem, który zdecydował, że co drugie drzwi w naszym budynku mają zostać wyposażone w jakieś bzdurne, nowoczesne zabezpieczenia? To nie jest bezpieczne. Wystarczy, że padnie nam prąd i nie będzie się dało tego otworzyć. Ostrzegałem was już przed tym chyba z 10 razy. Nie miejcie do mnie pretensji, jeśli utkniecie tam w środku bez możliwości wyjścia na zewnątrz. I tutaj Cooper ostrzegał, że będzie taka sytuacja jak teraz. To zobaczmy. Wake i pstrykacz. Okej, drzwi. Tu już mamy wszystko elegancko. No tu raczej się nic nie zmieniło. Dobra. Czyli ten wake poleciał. A jeszcze bym sprawdził sobie jedną rzecz. Nie. Tutaj nie to. Ulepszenie, właśnie. Kurde, ale my mamy tego dużo. Wszystkie bronie mamy. Stań bez ruchu. Ruszaj się szybciej celując. O. Jeszcze szybciej? To dobra, dawaj to, bo my w sumie... Bo my w sumie używamy teraz w sumie najbardziej tej pompki, nie? Zminimalizować rozrzut śrutu. Dobra. The Taken rushed toward her, but Saga remained where she was, unmoving. She willed the pellets to stay on course, to hit the target. The Taken was closer. She waited. Closer. Still she waited. Until the very last moment. Wow, dobre. Tu jeszcze mamy profilowanko. Kaseya. I can tell something is wrong. What's happening to Casey? I'm a goner. Swell. A shadow crawling under my skin. In my head. Call my ex. Tell her I'm sorry. Terminal case, Casey. Something is wrong with him. He's hurt worse than he says. He's scared. Trup? Kurczę, ale mamy profili, nie? Chyba więcej tu się już nie zmieści. O. Coś się dzieje przełomowego. Dobra. To tu już mamy, to idziemy do tej celi. A tu byliśmy? Chyba byliśmy. Szkoda, że ta się nie odzywa.
O, tu się odblokowało samo. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Kliknij w niego i oglądaj już teraz.